Cześć, witam w kolejnym wejściu. No i kolejny polski akcent. MPTech, czyli producent iPhone'ów, kamerów. No i może od kamerów spróbujemy zacząć. Po kolei Blade V5G, którego recenzja jest już na naszym YouTube'owym kanale, także gorąco zapraszam do obejrzenia. Sympatyczny telefonik, słuchajcie, twardziel ze SIM-em, ale taki twardziel dosyć smartfonowy, on nie jest ani za duży, ani za ciężki, a z hitów ma wymienną baterię. Możecie sobie sami klapkę zdjąć, wymienić baterię, a mimo to, że ma zdejmowaną klapkę, ten telefon jest naprawdę szczelny i naprawdę wytrzymały, bo to już sprawdzałem. To jest Hammer Energy X, którego już znamy, Hammer Construction, też już znana nam dobrze konstrukcja. No i Hammer Watch, czyli pancerny smartwatch o takiej, no powiedzmy, podstawowej funkcjonalności. Następna rzecz, którą mamy, no i z której w sumie był od początku znany iPhone, telefony dla starszych użytkowników i proste feature phony, ale podobnie zresztą jak u Maskoma wchodzi tutaj już LTE. Czyli nawet taki prosty telefonik, słuchajcie, może już działać w 4G. No, także jak najbardziej, klapeczka. Proste, tanie telefony dla tego, kto nie potrzebuje smartfona, no ale jednak czasem na przykład chciałby podłączyć sobie laptopa przez telefon do internetu. No to jak najbardziej taki telefon też może być, szczególnie, że to kosztuje naprawdę nieduże pieniądze, także no, albo jako telefon zastępczy, albo jak gdzieś się dalej jedzie, no bo to długo trzyma na baterii, bo w zasadzie praktycznie żadnych tam specjalnych funkcji nie posiada, więc no, spoko, może być. Z takich dosyć istotnych informacji, no wszystkie już są z aktualnym złączem, czyli z USB-C, bo dawniej w tych feature-fonach to złącza różne bywały. No a teraz to już każdy musi mieć USB-C, więc te również mają USB-C już. Przechodzimy teraz tu na front do smartwatchy. Różna gama smartwatchy i dla pani oczywiście też są i takie bardziej męskie. Ten jest dosyć ciekawy, bo to jest taki dla powiedzmy starszych użytkowników z takim powiedzmy wszystkoodpornym zapięciem, żeby prawda, nie było tego zegarka łatwo zgubić, bo on jest na rzepa, jak się go dobrze zaczepi na ręku, no to będzie się tam trzymał dosyć pewnie. Ma on funkcję alarmową, łącznie z tym, że wykrywa upadek, ma akcelerometr, czyli jak się starszy posiadasz takiego zegarka, wywróci, na przykład nie daje rady wstać, rodzina dostaje powiadomienie, hej, słuchajcie, dziadek się przewrócił, potrzebuje pomocy, ruszajcie na ratunek. No i telefony znane już nam z targów IFA we wrześniu, czyli seria N. N23 5G, N23, no i N23 Lite. Dosyć proste smartfony, ale znowu też nie za drogie. O raczej takim podstawowym wyposażeniu. No ale model z 5G również jak najbardziej jest. Dla tych, którzy poszukują smartfona budżetowego, po prostu nie chcą za dużo wydawać, ale chcą jakiś tam smartfon mieć i nawet mogą mieć go z 5G. Także tak wygląda, moi drodzy. Spróbuję pokazać wam trochę dalszy plan. Tak wygląda z tej skopelskiej firmy MPTech. No trzeba przyznać, że sympatycznie, ładnie. Także Polska nie ma się czego wstydzić, a z takich ciekawych tutaj się obsługa podzieliła informacją, był na przykład na stoisku już minister cyfryzacji i smartfonem Hammer wbijał sobie gwoździa w dechę. Także no, minister nawet był zadowolony. Także spoko. No i koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał YouTube'owy, gdzie jest prezentacja nowego smartfona Hammer Iron V. No i tego Hammera Blade V5G, o którym wam już na początku mówiłem. Koniecznie zobaczcie recenzję, zostawcie łapki w górę i tak dalej. Wiecie, moi drodzy, co robić. A ja już żegnam się z wami ze stoiska MPTech-u i pędzę dalej. Do zobaczenia, cześć.